kadro. Cześć wojownicy, Filip Fran Wiszniewski. Z na pewno skonfundowanym nieco Michałem Pietrzakiem po walce z Szamilem Musajewem. Michale, zanim przejdziemy do aspektów technicznych tej walki, zapytam cię o twoją pierwszą myśl, jaka przyszła ci do głowy, kiedy sędziowie orzekli remis w tej walce. No to zaskoczenie, od razu myślę, zaskoczenie, bo jaki remis, gdzie pierwszą rundę na pewno była dla mnie, była pewna kontrola, obalenie, na końcu jeszcze zacząłem dosiad i jeszcze był minus ujemny punkt za to, że się chwycił siatki. Druga czułem, że była dla mnie, gdzieś robiłem presję i gdzieś dominowałem. Gdzie tylko mógł tam czasem zaznaczyć jakimś tym prawym to, a trzecią to mogę tak na spokojnie powiedzieć, że dla Musajewa no gdzieś tam miał kontrolę, obalił, ale też stałem, nie leżałem, nie miał kontroli i chwycił. Z tyłu uwiesił się i tylko trzymał, to też nie było żadnej jakiejś takiej pracy, gdzie pracowałem łokciami i odpoczywała. Zaskoczenie, no też było, jest niemiłe remis, gdzie już wszyscy na cały narożnik, że spokojem wygraliśmy. No i myślę, że protest na pewno będzie rzucony. Okej, to jest bardzo, to są bardzo mocne słowa oczywiście. Czym zaskoczył cię Musajew? Bo przede wszystkim było wiadome, ty jako wytrawny zapaśnik będziesz miał relatywną przewagę, natomiast wydawało się, że Szamil był, zdawał się być po prostu śliski i czasem udało mu się wstać spod ciebie. Jak oceniasz właśnie tę płaszczyznę w jego wykonaniu? Nie, to fajnie, to odrobił lekcję, ruszał się i ciężko gdzieś to mi było kontrolować. No jedynie tylko tym mnie zaskoczył, że fajnie gdzieś tam odrobił te zapasy, ale tak jakoś specjalnie mnie nie zaskoczy, bo jest takim zawodnikiem, który no ma fajny rekord, jest mocno zbudowany, wiesz, 15 walk, wszystkie wygrane, no ale jest jedyny taki minus, gdzie pracowaliśmy, gdzie nie rozwija się i cały czas jego praca działała, cały ten styl, jego akcje, nie dążył do nowych, nie rozwijał się, tylko tak jak wchodziło, wszystko dobrze wchodziło i poza tym no nie zaskoczył jakoś tam specjalnie, bo wszystko gdzieś tam mieliśmy dopracowane, jego ruchy, jego jakieś ciosy, gdzie też przyznaję, no moje błędy gdzieś były, gdzie stałem, nie kontrowałem, nie robiłem gdzieś presji, nie wchodziłem akcjami po dwa ciosy i to i gdzieś tam dawałem się usypiać i trafiać, ale to tylko no jakaś tam część, gdzie była tam dla niego jakimś plusem. Było bardzo wiele takich sytuacji, gdzie ustawiałeś swojego rywala na siatce i w mojej takiej opinii subiektywnej troszeczkę zabrakło po przepuszczeniu gdzieś ciosu wejścia w te nogi. Myślę, że to mogło być konikiem w tej twojej walce. Czy właśnie też tak uważasz? No tak, no robiłem, czułem, ale też czułem czytałem z jego ciała, że czeka na tą obrotówkę i też do końca gdzieś albo we chwista, gdzie to jest jego też takim konikiem, gdzie specjalnie daje sobie presję i wyczuwa, czeka aż zawodnik się zaraz rzuci i też to byłem na to przygotowany, gdzie no też to nie do końca przygotowałem gdzieś mogłem pójść pewniej, no teraz możemy rozkładać na błędy, ale z werdyktu tak czy tak jest niesmak i no, żaden zawodnik, który przygotowywał się ciężko miesiącami no, z remisu, to no, nie jest zadowolony i mam nadzieję, że to jakoś się rozstrzygnie porządnie. Michale, Szamil Musajew, tak jak wcześniej powiedziałeś, kilka razy polował na ten obrotowy backfist, który mogliśmy też zaobserwować w walce z Grzegorzem Szulakowskim. Jego z kolei ten cios znokautował. Ty przetrwałeś. Zapytam, jak mocno ten cios cię naruszył i mimo tego, że się spodziewałeś, to czemu udałeś się trafić? Może w ten sposób też, że zapytam, bo jednak ten cios dosyć mocno doszedł i wydawało się, że troszeczkę cię zachwiało.
może się wydawało, ale... Tak z perspektywy trzeciej osoby oczywiście. Ale żaden cios, który wyprowadził, nie było jakiegoś tak, że mnie wybił, że widziałem dwóch gości, którzy na mnie idą, ale to zaskoczy, gdzieś mam... Wiedziałem, że ma dynamicznie i potrafi uśpić, no i to jest jego też jakimś takim fajnym plusem, gdzie no, tak wygrywa też tak na ten. Nie zrobiło jakikolwiek na mnie wrażenie, żaden cios, gdzie no wiadomo, że gdzieś tam skóra, twarz, gdzieś tam jest, są siniaki, ale takie, że rozwoi mi się obraz. Czułem moment, gdzie myślał, że gdzieś jestem naruszony, widziałem jak patrzał, analizował. Ale zwątpił i tak trochę tak czułem, że nie działa to, nie? Tak, na takim momencie był taki w drugiej rundzie coś. Na pewno występuje teraz w twoich myślach duży żal. Mówiło się otwarcie, że jest to prawdopodobny eliminator do walki z Roberto Soldiciem. Ty mówisz o proteście, to też czy ty jesteś bardziej otwarty, żeby gdzieś tutaj jednak iść ten protest, czy będziesz także otwarty na ewentualny rychły rewanż z Dagestańczykiem? No teraz też nie jestem w stanie wszystko powiedzieć, czy teraz na to, no też chcę ochłonąć cały narożnik, wszyscy z menadżerem i tutaj z trenerem, na spokojnie też to przemyśleć i no to ten protest, myślimy teraz właśnie o tym proteście, jak napomniałem, a o rewanżu, no musimy też to przemyśleć, czy szybki, czy jak to będzie wyglądać, no to jest też kwestia dogadania. Jak to będzie wyglądało. Michale, jaką rolę w tych przygotowaniach pełnił Mateusz Gamrot, ponieważ wiemy, że on przed KSW 54 przygotowywał się również do walki z Szamilem Musajewem, to też na pewno miał w pewien sposób rozczytane elementy gry i zapaśniczej, i stójkowej Szamila. No tak, no też mi fajnie szlifował małe myki, taktykę, dopowiadał właśnie jak trzeba się poruszać, jak uderzać, bo też cały czas pracował właśnie, tak jak napomniałeś, właśnie pod niego i cały czas gdzieś tam przerobiliśmy, co trening. Mi pomagał, też jestem wdzięczny, dziękuję mu. Jeszcze fajnie kolega tutaj, Mikołaj, zapomniałem teraz, żeby się nie obraził, bo też fajną pracę włożył. Piotrek, no jak ma od taekwondo? Tak? O, no to teraz już wszystko wiem, to Mikołaj Szafrański też fajnie. Jak? Szaflarski. Mikołaj Szafrański, pozdrawiam cię i... Jak? I Szaflarski. Tak jest, no. I też pracowaliśmy i no jest dobrym zawodnikiem w taekwondo i jest no, też kozakiem, chodzi o obrotówki, o backfisty i wszelakie takie właśnie kopnięcia, też fajnie mnie poprowadził Łukasz i Seba Rajewscy. Też dużo fajnych rzeczy mi pokazali. Roman Zięba z Wrocławia, trener boksu, temu też dziękuję, że dopracował tutaj, doszlifował troszkę, mieliśmy troszkę mniej czasu, ale dał wiarę we mnie i pomogą mi cały czas. To dwa pozytywne akcenty na koniec. Chciałbym, żebyś porównał, co się zmieniło przez te lata, kiedy wychodzisz do klatki w porównaniu z tymi walkami, kiedy zaczynałeś, a teraz. Jak twoja mentalność wygląda w tym momencie? Pewność siebie, też wiara w swoje możliwości. To już jest rutyna, czyli jeżeli od... No jestem od 9 roku, jeżeli ponad 20 lat się gdzieś tam zmaga się sportowo, w sportach walki, to, no to już jest taki to standardem i nie wyobrażam sobie, że nagle siedzę w domu, nic nie robię i albo gdzieś zaczynam zupełnie 360 stopni gdzieś tam pracować, na wszelaki w biurze czy gdziekolwiek. Dla mnie, muszę przyznać, twój utwór Wilkinsona Half Light jest bardzo ciekawy. To też chciałbym cię zapytać, skąd właśnie ten wybór, jaka jest tego geneza?
No muzyczka akurat kiedyś przypadkowo tak mi gdzieś wjechało, gdzieś na sobie zrobiłem chyba jakiś trening, czy sobie zmorsowałem i sobie i spodobała mi się fajna motywacyjna, zawsze mnie podnosi na duchu i sobie tak powiedziałem, że zawsze będzie mnie wyprowadzała do klatki. Morsowanie to jest mem tego roku, także takim powiedzmy śmiesznym akcentem zakończyłem, Michale. Życzę Ci przede wszystkim, żebyś kroczył dalej tą drogą, jesteś pokornym sportowcem i życzę Ci tego, żebyś dalej zachwycał nas swoimi walkami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.